trenerze, miał Pan okazję wczoraj prowadzić po raz pierwszy trening naszego zespołu. Jakie miał Pan pierwsze wrażenia po zajęciach z taką obszerną grupą piłkarzy? Powiem tak, że wczorajszy trening napawał mi optymizmem, bo widziałem, że zawodnicy bardzo chcą się pokazać, bardzo chcą, a co za tym idzie, pewnie chcą zostać w Warcie Poznań. Także to napawa optymizmem, ale musimy sobie powiedzieć szczerze, że jest naprawdę mało czasu do tego, żeby tą kadrę, tak jak mówiłem wcześniej, skompletować. Jutro będzie taki naprawdę poważny sprawdzian dla większości tych zawodników pod kątem ich przydatności do zespołu. I naprawdę będziemy, tak wczoraj, dzisiaj, jutro będziemy bacznie się nim przyglądać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jak najwięcej zawodników potwierdzi swoją przydatność do gry w Warcie Poznań. Wiem, że ten najbliższy tydzień w zasadzie będzie przebiegał pod znakiem dwóch sparingów z zespołami z Ekstraklasy. To będą dla Pana cenne sprawdziany, ale później czekają nas jeszcze 4 mecze. Jakby mógł Pan pokrótce powiedzieć o tym planie? No tak, no na początku z wysokiego C, ale ja zawsze wolę grać i lubię grać z silnymi przeciwnikami. Chciałbym praktycznie zagrać zawsze albo z Ekstraklasą, albo z pierwszą ligą, ale wiadomo, że sparing partnerzy z równoległej ligi lub z niższej też są pożyteczni, bo też można niektóre elementy w kontekście ofensywnym zobaczyć, jak pracuje zespół w ofensywie przede wszystkim. No na pewno te dwa sparingi będą wyglądały tak, że pokażą nam potencjał obronny zespołu. Także to ten tydzień. Kolejny tydzień to naprawdę ciężka praca, bo mamy po 2 treningi dziennie z przerwą na mecz sparingowy z Gromem Plewiska. I potem w sobotę skończymy meczem z Rezerwami Lecha i to też będzie kolejny etap, że tak powiem, selekcji i przyglądania się chłopakom, zawodnikom pod kątem ich przydatności. Teraz ma trener naprawdę szeroką kadrę do dyspozycji, jest sporo zawodników, którzy chcą się sprawdzić w tym nowo powstającym zespole. Jaki jest plan względem tego jutrzejszego sparingu z Jagiellonią? Czy każdy z nich otrzyma swoją szansę, czy niektórzy z nich zagrają na przykład w drugiej części tygodnia w kolejnym sparingu? No właśnie, tak jak Pan mówi, to wszyscy, przedstawimy sobie grupę 18 czy 20 zawodników, którzy jutro zagrają, a reszta, która jutro nie będzie grała, na pewno będzie sprawdzona w kolejnych sparingach, bo na dzień dzisiejszy jest to 26 nazwisk i trudno by było z takich względów organizacyjnych wszystkich sprawdzić, także ja wolę to rozłożyć na dwa albo na trzy sparingi, tak żeby tak naprawdę szczerze i rzetelnie ocenić wszystkich.